Miłosz Kłeczek, dobry wieczór, 18.20, zapraszam do udziału w moim programie. Inflacja, szanowni państwo, inflacja najniższa od 5 lat. Od 3 lat, pierwszy raz od 3 lat poniżej celu Narodowego Banku Polskiego. Główny Urząd Statystyczny mówi, że inflacja za marzec ma wynieść 1,9%. To bardzo dobra wiadomość, ale pojawiają się dwa zasadnicze pytania. Kto jest ojcem tego sukcesu i jak długo ta mniejsza dynamika wzrostu cen się utrzyma? Czy inflacja będzie niska w długoterminowej perspektywie? I od tego tematu zacznę moją rozmowę, moją dyskusję. Moim pierwszym gościem będzie ekspert, profesor Mariusz Andrzejewski, ekonomista, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Jak wiemy, dobre dane ekonomiczne i finansowe bardzo cieszą. Wtedy pojawia się bardzo wielu ojców takiego sukcesu, ale może o tym za chwilę, bo tutaj na pewno zahaczymy o politykę. Ale skupmy się teraz głównie na liczbach, na statystykach, na tym świecie finansów i ekonomii. Czy w pana ocenie ten niski odczyt inflacji za marzec to taki trend długoterminowy? Czy ta niska inflacja będzie nam towarzyszyła przez kolejne miesiące tego roku? No, odpowiedź jest, to zależy. To zależy, co nas spotka za chwilę, a tutaj mamy takie czynniki przed nami niekorzystne, jak wzrost VAT-u na żywność z 0 do 5%, powrót tego VAT-u do 5%, ale jednak niekoniecznie musiałby on nastąpić, już 1 kwietnia nastąpi, i od 1 lipca podwyżka cen energii. To są żywność, proszę państwa, i ceny energii to są czynniki bardzo wpływające na poziom inflacji. Dlatego dzisiaj ja się bardzo cieszę, że ten poziom jest tak, ta inflacja tak ładnie nam się obniżyła do 1,9, ale te dwa czynniki, elementy powodują, że nie możemy być tego pewni, że to będzie na dłuższą metę. Niestety to może się za chwilę się zmienić na nawet powyżej celu inflacyjnego. Ja przypomnę, tak jak pan redaktor słusznie mówi, 2,5% to jest cel inflacyjny. Może się on wahać plus minus 1%. Więc niestety, jeżeli te podwyżki zostaną wprowadzone, no ta na żywność już jest wprowadzona, czyli od 1 kwietnia będziemy kupowali żywność o 5% drożej, to aczkolwiek niektóre supermarkety zapowiadają, że w kwietniu jeszcze nie podwyższą, to też bym się chciał do tego odnieść, bo przeanalizowałem te ich zapowiedzi. No i tutaj się można pocieszyć na krótką metę, czyli na jaką krótką metę? Tylko na kwiecień. I tak jak patrzę, niektóre supermarkety mówią, nie podwyższymy od razu w kwietniu na 10 000 produktów. Drugi supermarket mówi, nie podwyższę na 4 000 produktów. A trzeci mówi, że nie podwyższy na 1600 produktów. No ale to oznacza, że na przykład w przypadku tego trzeciego, który nie podwyższy na 10 000, tylko na 1600, te podwyżki jednak będą. I one będą sukcesywnie, a już na pewno wchodzić bardzo mocno w maju, czerwcu, podwyżki cen żywności. Już przedstawiciele i analitycy bankowi mówią, że raczej się to przełoży na 4% wzrost żywności, czyli nie w pełni, nie 5% podwyżka, ale 4%. I panie redaktorze, szanowni państwo, szkoda, że tak się dzieje, dlatego że dla mnie to jest też zupełnie odmienna polityka gospodarcza tego rządu w stosunku do tego, co tamten rząd proponował Polakom. Panie profesorze, czyli podsumowując tę pierwszą część pana wypowiedzi, gdyby nie to, że już od 1 kwietnia wróci VAT na żywność, a od 1 lipca będą uwolnione ceny energii, to niska inflacja, rekordowa niska, mogłaby nam towarzyszyć naprawdę przez wiele miesięcy tego roku. Moglibyśmy się cieszyć tymi wynikami, ale one są zagrożone, ponieważ rząd zamyka ten parasol ochronny, który był roztoczony przez poprzedników, czyli przez Prawo i Sprawiedliwość. Mamy takie dwie skrajności, panie profesorze, bo przypominam sobie luty roku 2023, wtedy inflacja sięgała 18,4%. Tak, ponad 18% inflacja ponad 18%. Rok temu, w lutym 2023 roku. Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej podnosiła systematycznie stopy referencyjne, stopy procentowe, zacieśniano politykę monetarną, studzono gospodarkę. Rok później, w marcu roku 2024, inflacja jest niższa niż przewiduje cel Narodowego Banku Polskiego. I teraz pytanie zasadnicze. Kto jest ojcem tego sukcesu? Bo Donald Tusk w mediach społecznościowych chwali się, że to dzięki polityce jego rządu. Minister finansów, minister Domański także wskazuje na te czynniki ekonomiczne i twierdzi, że gdyby nie nowy rząd Donalda Tuska, to takiego sukcesu byśmy nie odnotowali. Kto tak naprawdę jest ojcem tego sukcesu?
No, panie redaktorze, szanowni państwo, wszyscy ekonomiści i eksperci wiedzą, że działania Rady Polityki Pieniężnej i Polityki Monetarnej dziś wykonane, jakieś decyzje co do podwyżki lub obniżki stóp procentowych mają przełożenie w gospodarce na za kilka kwartałów. W związku z powyższym, jeżeli ktoś objął rządy nawet nie cały kwartał, albo załóżmy jeden kwartał temu, no to jeżeli mówi, że to dzięki tej polityce tego nowego rządu mamy taką obniżkę, no to przepraszam, ale to jest zupełnie niezgodne z podstawowymi prawidłowościami ekonomii, zasad ekonomii działania w gospodarce. Więc nie, oczywiście, że nie, to nie polityka nowego rządu, tylko polityka przede wszystkim Rady Polityki Pieniężnej w ostatnich kwartałach. Tutaj pan redaktor powiedział, że podwyższano, zacieśniano politykę. Tak, ale nawet już wtedy, kiedy było to tak wysoka inflacja, to ta Rada Polityki Pieniężnej już miała wtedy podniesione do maksimum, czyli do 6,75. Ja przypomnę, że to był pik, jeśli chodzi o stopy procentowe. Ja przypomnę, jakie były naciski na Radę Polityki Pieniężnej w wypowiedziach medialnych, że proszę jeszcze podwyższać, jeszcze bardzo. No wiadomo, co by to było, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą i o PKB Polski, które przypomnę, że w tamtym roku było niskie, 0,2, ale jednak nieujemne, tak jak w Niemczech. Więc tutaj ten balans, to balansowanie pomiędzy wzrostem gospodarczym, który też był dla nas ważny, pomiędzy utrzymaniem jakiejś też pomocy dla gospodarstw domowych, czyli te tarcze antykryzysowe, a więc tutaj też ważna była współpraca Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego z rządem, z polityką fiskalną. I ta współpraca, czyli to nie możemy mówić o jednym źródle tego sukcesu. To właśnie jest dobra współpraca, a nawet ten efekt synergii, jaki uzyskaliśmy w tej takiej... To panie profesorze, nie każdy teraz rozumie to, co ma się wydarzyć w kontekście tego, o czym pan mówi, bo pan akcentuje, że jednym z czynników, który przyniósł ten sukces, jest odpowiednia polityka Narodowego Banku Polskiego, tak, a dokładnie jednego z organów NBP, czyli Rady Polityki, tak, Pieniężnej, na czele której stoi prezes Narodowego Banku Polskiego, ma głos decydujący w tej Radzie Polityki Pieniężnej. Nie, panie redaktorze, ma głos. Mamy 10 członków, jeżeli jest liczba głosów 5 na 5, to głos prezesa Narodowego, tak, Banku Polskiego jest głosem decydującym, tak? Wszystko się zgadza. I teraz ten prezes, który doprowadził do tego przy współpracy z rządem, że mamy historycznie niską inflację, najniższą od 5 lat, ma być postawiony przed Trybunałem Stanu. No to oczywiście dla mnie, jako tego, który śledził właśnie poczynania Narodowego Banku Polskiego w ostatnich kwartałach, no to zaliczam się do tej grupy, która z uznaniem podchodzi do tego, jakie mamy efekty. A efekty mamy takie jak teraz. 1,9 inflacja. Co więcej, szanowni państwo, niepodwyższenie tych stóp procentowych wtedy, tak jak niektórzy oponenci domagali się tego podwyższenia, spowodowało, że nie było w naszym kraju problemu ze spłatą kredytów, prawda? Bo to oprocentowanie było już bardzo wysokie i przedsiębiorcy i tak ciągle jeszcze to oprocentowanie jest wysokie, bo jeszcze nie powiedzieliśmy, panie redaktorze, o tym, że gdyby dzisiaj dalej była taka dobra współpraca pomiędzy rządem a Radą Polityki Pieniężnej a Narodowym Bankiem Polskim, to za chwilę Narodowy Bank Polski, tak jak pan redaktor to pięknie spuentował, przystąpiłby do dalszej obniżki stóp procentowych z 5,75 na przykład do 3%, do 2%. Co by to spowodowało? Spowodowałoby dla polskiej gospodarki wzrost gospodarczy większy, aniżeli teraz mamy i był byłoby to, znaczy, przepraszam, dobrze słyszę, bo takiego dużego gdyby, więc gdyby rząd do tego Donalda Tuska... Banku Polskiego, no nie zgadzam się z tym, żeby za to, co zrobił Narodowy Bank Polski, w jakiś sposób teraz kogoś karać Trybunał Stanu. Ale panie Stanu, profesorze, czy gdyby dzisiaj rząd Donalda Tuska nie chciał stawiać prezesa przed Trybunałem Stanu, tylko współpracował z Bankiem Centralnym, to rozumiem, że w pana ocenie otworzyłyby się drzwi do dalszej systematycznej obniżki stóp procentowych. Tak, dokładnie. Tak? No proszę zobaczyć, drodzy państwo, mamy niską inflację. Ja bym powiedziałem o dwóch zasadniczych czynnikach, które za chwilę niestety mogą spowodować, i wszyscy ekonomiści to przyznają, że ta inflacja niestety może wzrosnąć. I to z tego powodu Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, jak się domyślać należy, nie obniża z 5,75 dalej stóp procentowych. Cierpią na tym kredytobiorcy, cierpią na tym przedsiębiorcy, bo nie mają normalnego dostępu do taniego kredytu, ażeby rozwijać swoją działalność gospodarczą. Więc ten brak normalnej takiej rozmowy pomiędzy rządem a Narodowym Bankiem Polskim i Radą Polityki Pieniężnej, jaki miał miejsce w poprzednich latach, powoduje, że my jako kraj po prostu tracimy na tym, na sile rozwoju gospodarczego, sile wzrostu PKB. I to mnie niepokoi niestety. No tak, bo rząd zwija tarcze osłonowe bez konsultacji z Bankiem Centralnym. Tak. Natomiast no to niesie za sobą bardzo przykre konsekwencje, bo już taki język bardzo prosty.
skoro bank centralny nie obniża stóp procentowych, raty kredytu są cały czas na tym samym wysokim poziomie. Ja przypomnę, że 5,75 pan profesor przypomniał, ale to oznacza, że dzisiaj kredytobiorcy, a mamy około 2 milionów aktywnych kredytobiorców, 2 milionów kredytobiorców, ja mówię o kredytach hipotecznych, to są osoby, które płacą raty nawet o 100% wyższe niż w momencie, kiedy ten kredyt zaciągnęli, kiedy był na historycznie niskim poziomie 0,2%, tak to chyba tam tak to wyglądało. To i nic z tym nie można zrobić, naprawdę? 100% wyższe raty kredytu od tak długiego czasu? No właśnie, jeżeli jest zagrożenie, że ta inflacja niestety za chwilę zacznie wzrastać, to Rada Polityki Pieniężnej ma związane ręce i nie może tego uczynić. Dobrze by było, gdyby rząd z Radą Polityki Pieniężnej, z prezesem NBP usiadł i powiedział tak. Na razie powinna być polityka gospodarcza taka, żeby zostawić pieniądze w kieszeniach i Polaków. Zabieranie im w postaci podwyższonego VAT-u i za chwilę podwyższonej ceny energii spowoduje, że nie będzie na tyle silny popyt konsumpcyjny, że ten wzrost PKB będzie niestety osłabiony. Niestety tutaj zauważam, że rząd się martwi tylko o swoje pieniądze, o te, które mają wpłynąć do budżetu. Być może trochę przesadził z obietnicami, na które musiał wydać, aczkolwiek podwyżki, które spotkały budżetówkę i w szkolnictwie były bezwzględnie potrzebne i to jest dobrze wydane, dobre będą wydane pieniądze, bo to się pozytywnie odbije za chwilę wzrostu PKB. Natomiast to jest też tak troszeczkę, że rząd dał, ale już zabiera. Już zabiera w postaci tego podwyższonego VAT-u i podwyższonych cen energii, a więc obniży nam siłę popytu konsumpcyjnego, a ten popyt konsumpcyjny, ja przypomnę, za tamtego rządu był takim drugim silnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce. Inwestycje, przemysł i właśnie popyt konsumpcyjny, gdzie ludzie mieli pieniądze z 500+ i z innych programów rządowych. I to bardzo powodowało, że Polska się rozwijała z siłą 4, a nawet w 2020 roku. Powinniśmy się cieszyć, że w Radzie Polityki Pieniężnej cały czas dominują te głosy, które przynajmniej na dotychczasowym poziomie utrzymują stawkę referencyjną, ponieważ osoby, które trafiły tam z nadania obecnej władzy, poprzedniej opozycji, optują za tym, żeby jeszcze mocniej podnosić stopy referencyjne, żeby państwo nie płacili 100% większej raty kredytowej, tylko 150 albo 200% wyższą ratę kredytową, bo trzeba przyznać, że w Radzie Polityki Pieniężnej takie nieodpowiedzialne głosy również się pojawiają. Ale jeszcze jeden czynnik, który na pewno determinuje wysokość cen produktów na sklepowych półkach, to jest cena paliwa. Donald Tusk obiecywał paliwo po 5,19. Tymczasem paliwo kosztuje mniej więcej 7 zł, to wysokooktanowe powyżej 7 zł. Proszę powiedzieć, czy Donald Tusk przekonujący obywateli, że ma magiczną różdżkę, przy użyciu której można spowodować, że paliwo będzie kosztowało 5,19, mówił prawdę czy kłamał? Bo jeżeli mówił prawdę, to pytanie, dlaczego dzisiaj nie sprowadza ceny paliwa do takiego poziomu? Panie redaktorze, jako ekonomista pozwolę sobie zostać jeszcze na gruncie właśnie ekonomii i nie ma nikt takiej różdżki, żeby ceny paliw obniżyć aż tak bardzo, jak to tutaj zostało przytoczone. I to trzeba wiedzieć i przed objęciem rządów, i w trakcie, gdy się obejmuje rządy, i później, gdy się te rządy sprawują. No, czyli kłamał, tutaj, czyli kłamał. Panie redaktorze, nie namówi mnie pan na stwierdzenie, że ktoś kłamał. No, kłamał, panie profesorze. Nie wymagam, żeby pan tego słowa używał. Ja jestem pan to dyplomatycznie oczywiście tak, przedstawia. To jest źle powiedziane. Jeżeli ktoś tak powiedział, to rozumiem, że to było w formie właśnie obietnic politycznych. Te mnie nie bardzo interesują. Mnie interesuje ekonomia. Panie redaktorze, mnie martwi to, że cena paliw mogła być niedawno po 5,99 i tego dokonał poprzedni zarząd Orlenu, prawda? Były zarzuty, że to z różnych powodów politycznych i tak dalej, ale to dla gospodarki było też bardzo ważne i decydujące, że ta inflacja się tak bardzo obniżyła i dzisiaj ja nie widzę takich działań za wszelką cenę, żeby polska benzyna dla polskiej gospodarki była tańsza, a to ma ogromny wpływ i na rozwój gospodarczy i na PKB i właśnie na to, żeby była inflacja niska. Ale można byłoby to zrobić, to jakich narzędzi należałoby użyć, żeby dzisiaj kierowcy płacili mniej za benzynę. Może jak pan profesor podpowie premierowi Tuskowi, to on przekaże swoim ministrom i oni to wprowadzą w życie. No więc po pierwsze, tutaj już i tak pomaga i wydaje mi się, że ta pomoc nie jest konsumowana chyba przez obecne decyzje co do paliwa, bo pamiętajmy, że tu znowu przychodzi z pomocą Narodowy Bank Polski. Zobaczmy, po ile jest dolar. Po 3,95. Więc jeżeli wtedy, kiedy poprzedni zarząd Orlenu złoty był właśnie tak mocny,
to wtedy to pomagało właśnie, żeby tą cenę obniżyć. I to się na bazie tego działo, chociaż niektórzy mówią, że z przyczyn politycznych. Ja widziałem w tym tylko i wyłącznie ekonomię, dlatego że złoty zaczął się umacniać. Dzisiaj trzeba zwrócić uwagę rządzącym, że jeżeli złoty jest tak mocny, bo 3,95 mamy dolar, to jest czynnik wpływający. Teraz jakie są notowania na świecie? Też nie za bardzo wysokie, około 80 za baryłkę. Przedtem może było 75, więc ta cena powinna być bliższa 6 zł, a jest bliższa 7 zł. I ja nie wiem, z czego to się bierze. Trzeba wykorzystać ogromną siłę multienergetycznego koncernu, bo dzięki temu ten multienergetyczny koncern ma szansę na zdobywanie sporych obniżek przy zakupach. Wydaje mi się, że niedawno to było możliwe wszystko do wykorzystania jako efekt synergii i zaproponowania Polakom ceny po może nie 5,99, ale 6,20. No tak, dzisiaj panie profesorze, ale to jest inna filozofia. Ten rząd uznaje, że taki czempion multienergetyczny, energetyczno-paliwowy nie jest nam potrzebny i będzie robił audyt fuzji Orlenu z Lotosem i PGNiG-iem, dlatego trudno, żeby wykorzystywał ten podmiot do tego, aby żyło nam się lepiej i taniej. Bardzo dziękuję. Mariusz Andrzejewski, ekonomista, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Dziękuję panie profesorze. Zdrowych świąt panu życzę i całej rodzinie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. A już za chwilę moim gościem pan poseł Piotr Król i rozmowa polityczna. Uwaga! Nadchodzi tuskodrożyzna. Od 1 kwietnia rząd Tuska podwyższył VAT na żywność do 5%. Polakom już nie jest do śmiechu. 7 kwietnia nie daj się oszukać. Te 100 dni, te 100 konkretów doprowadzą do tego, że ludzie w Polsce będą mieli więcej w kieszeni, będzie taniej w polskich sklepach, i będzie lepiej w każdym polskim domu. No to małe sprostowanie. Moim gościem jest pan poseł Piotr, ale nie Król, tylko Kaleta. Dobry wieczór, panie pośle. Kłaniam się państwu, dobry wieczór. Chciałem sam to zrobić, ale pan redaktor mi... Ale panowie się lubicie, to pan na pewno pretensji nie ma. A panu posłowi Królowi życzymy wesołych i zdrowych świąt. Panie pośle, była rozmowa z ekspertem, z ekonomistą, a teraz rozmowa z politykiem, więc będziemy mogli walić prawdę między oczy, bez owijania w bawełnę. Nie mogę się doczekać. Będziemy walić prawdę między oczy, bez owijania w bawełnę. Zacznę od uwolnienia cen energii, bo bardzo ciekawego sformułowania użyła pani minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Wiemy, że od 1 lipca ceny energii będą uwolnione, wyższe ceny energii elektrycznej, wyższe ceny gazu. Pani minister zapewnia, mogę obiecać, że ceny będą akceptowalne prawie dla wszystkich. To prawie chyba robi dużą różnicę. Co to może oznaczać, że prawie dla wszystkich? Jeżeli oni już mówią, że prawie dla wszystkich, czyli dla kogo? Dla tych najbogatszych? No można powiedzieć, że to są tacy godni uczniowie Donalda Tuska, którzy właśnie takie głupoty opowiadają. Prawie dla wszystkich takie rzeczy akceptowalne, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, przypomnijmy sobie, co też mówili inni politycy, jak chociażby jedna z pań minister, która mówiła, przepraszam, nie pan minister, tylko pan posłanek, która mówiła, że wprowadził podwyżki, cytuję z pamięci, a ludzie się nie zorientują albo zorientują się dopiero za jakiś czas. To jest po prostu taka chyba przypadłość tego rządu, że ci ludzie są, oni już doskonale wiedzą, że te 100 konkretów to była lipa, to była kicha, to było coś, co szło na to, żeby Polaków oszukać. I oni w tym momencie teraz znajdują jakieś gładkie słówka, gładkie jakieś teksty, gładkie wypowiedzi, żeby iść właśnie w kierunku zmiękczania tego przekazu, że po prostu z tych 100 konkretów nie będzie nic. To jest, że zrobili ludzi bambuko, zrobili z Polaków naprawdę paskudne pośmiewisko. I teraz będzie właśnie chodziło o coś takiego, żeby w poszczególny, ładny sposób się z tego wycofywać. Będzie oczywiście można tutaj powiedzieć, że dajemy wam tabletkę dzień po, czy jest jakaś kwestia in vitro, czy za chwilę zaczniemy rozmawiać o aborcji, czyli po prostu żadnych takich rzeczy, które naprawdę są w tej chwili Polakom bardzo potrzebne, bo panie redaktorze, ja nie wiem, czy nam starczy czasu, albo czy jest to istota tego programu, żeby rozmawiać na przykład o bezpieczeństwie, o odwołaniu pana generała w tej chwili w paskudny taki sposób. To jest właśnie taki element, gdzie oni będą doprowadzać do takiej sytuacji wprowadzania na szybko, na siłę tematów zastępczych.
Wiemy, że za chwilę wybory samorządowe, że trzeba jeszcze przelecieć na tej kwestii tego poparcia, żeby jeszcze w tych wyborach samorządowych zaistnieć, ale na miły Bóg, to jest apel do naszych telewizorów, do Polaków, do rodaków. Zobaczcie, w jakich rękach w tej chwili jest nasza ojczyzna, a w jakich rękach mogą znaleźć się nasze małe ojczyzny. To naprawdę trzeba ten chocholi taniec zatrzymać te osoby, które naprawdę nie są odpowiednimi osobami na odpowiednim miejscu. I głosujemy na ludzi, którzy naprawdę chcą dobrze dla naszych ojczyzn. Jestem dzisiaj w Liskowie. Pan Janusz Kuśnik, wspaniała postać, chociażby jeden z nich, z osób, które nie tak dawno, panie redaktorze, szanowni państwo, był oskarżony przez starostę Kalickiego o to, że w swoich materiałach wyborczych doprowadzał do sytuacji takiej, że krytykował konstruktywnie pana starostę Kalickiego. I proszę sobie wyobrazić, że miał wytoczony proces wyborczy, między innymi 50 tysięcy złotych odszkodowania, i pan Janusz Kuśnik ten proces wygrywa ze starostą Kalickim. Takie są właśnie, to jest właśnie walka w tej chwili o nasze między innymi małe ojczyzny. Panie pośle, Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, poinformował, że zostanie zlikwidowane Centralne Biuro Antykorupcyjne zgodnie z deklaracjami Platformy Obywatelskiej, bo pan powiedział, czy nam starczy czasu na rozmowę o bezpieczeństwie. To myślę też jest ważny element bezpieczeństwa naszego wewnętrznego, czyli walka z korupcją, która zżera finanse publiczne, która rozbudowuje szarą strefę. Natomiast przed wakacjami minister Siemoniak przekonuje, że ta ustawa będzie przyjęta. Centralne Biuro Antykorupcyjne przed wakacjami zostanie zlikwidowane. I co pan na to? No, czy potrzeba, sama wypowiedź tego człowieka już jest obraźliwa dla tych ludzi, którzy stworzyli Centralne Antybiuro Antykorupcyjne, które w nim pracują. Ale zwróćcie państwo uwagę, oni w tym zakresie dotrzymują słowa. Czyli dotrzymują słowa w tym obszarze, gdzie chodzi o bezpieczeństwo to wewnętrzne i zewnętrzne, że tutaj będzie wszystko likwidowane. Za chwilę pójdą po IPN, przyszli w tej chwili pod Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jeżeli porównamy sobie, jak wyglądało nasze życie codzienne, życie publiczne, także polityczne, kiedy Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie było, jak wygląda teraz. Przecież zwróćmy uwagę, osoby, które naprawdę zajmują jakieś stanowiska, piastują te stanowiska, które wtedy były narażone bardzo na ten właśnie czynnik korupcyjny, oni się dzisiaj w ogóle boją spojrzeć na to wszystko. Boją spojrzeć się na to, żeby ktoś przynosił łapówki. Ta skala została w niesamowity sposób ograniczona właśnie dzięki temu, że taki organ u siebie w Polsce mamy. I teraz proszę państwa, zwróćmy uwagę tylko to, co się dzieje na Ukrainie. To, co się dzieje w innych krajach, które takiej instytucji nie mają. Przecież to aż woła o pomstę do nieba, że ci ludzie wyciągają znowu swoje łapy po takiej instytucji właśnie po to, żeby doprowadzić do pewnego chaosu, żeby teoretycznie przenieść te funkcje, które posiada, czy te uprawnienia, które posiada CBA do innych instytucji. Ale po co? Przecież po co likwidować coś, co się sprawdziło, co przyniosło efekty? Ale jedna jest tylko rzecz taka, którą właśnie to trzeba robić, ponieważ zrobiło to Prawo i Sprawiedliwość i to dobrze to funkcjonowało. Ale właśnie to jest istota tego rządu, żeby likwidować coś, co funkcjonuje dobrze. Znaczy mamy wysoce wyspecjalizowaną służbę, Centralne Biuro Antykorupcyjne, które funkcjonuje od wielu lat, które sprawdziło się już w terenie, w trakcie działań operacyjnych, które dokonało szeregu zatrzymań, które można powiedzieć, no już przetarło szlaki, tak? Które dzisiaj dobrze funkcjonuje. Wszystkie tryby pracują tak jak trzeba, jak dobrze naoliwiona maszyna. I taką służbę specjalną się likwiduje. Ja przypomnę, że na przestrzeni ostatnich lat Centralne Biuro Antykorupcyjne wpadło na szereg nieprawidłowości związanych z obozem polityków Platformy Obywatelskiej. Więc pytanie, czy Platforma, likwidując dzisiaj CBA, będąc przy władzy, chce uniknąć kolejnych kompromitujących afer? Bo jak wiemy, CBA działa i nawet kiedy oni rządzą, być może funkcjonariusze tego biura także rozpracowywaliby ludzi z ich zaplecza politycznego, więc Donald Tusk woli tego uniknąć i CBA zamknąć. Dwa porównania, panie redaktorze. Pamiętam, kiedy mój szef, czyli Jarosław Kaczyński, w jednym spotkaniu ze swoimi wyborcami, mówił o tym dosłownie, cytuję z pamięci, najpierw swoich, czyli CBA ma traktować swoich przede wszystkim w sposób bardzo taki surowy, konkretny, swoich. Mówił to oczywiście w kontekście odnoszenia się do mojej formacji politycznej. I druga wypowiedź, którą mówił Donald Tusk. Przypominacie sobie państwo taką wypowiedź, kiedy wyszła sprawa Sławomira Nowaka. Kiedy wyszła sprawa podejrzenia, że ten człowiek ma sporo za uszami, to Donald Tusk określał, że to jest więzień polityczny. Tak?
Czyli jeszcze może dojść do takiej sytuacji, jak chyba tego możemy sobie wyobrazić w różne scenariusze, że być może po przeprowadzeniu jakiegoś procesu sądowego, czy może jego nieprzeprowadzeniu, bo wiemy, że on jakoś nie może ruszyć, może trzeba będzie panu Nowakowi wypłacać jeszcze odszkodowanie. Ja tylko przypomnę, że oprócz zarzutów, które są po stronie polskiej, to są także zarzuty, które są przecież też chyba ze strony ukraińskiej, bo to jakoś ze sobą jest powiązane. I właśnie dlatego jest likwidowana ta służba, żeby te sprawy w ogóle nie były nagłaśniane, żeby one w ogóle nie wychodziły na światło. No właśnie, bo tu warto przypomnieć, że pan Nowak został zatrzymany po współpracy polskich i ukraińskich służb. Tam chyba również Centralne Biuro Antykorupcyjne badało tę aferę, gdzie pan Nowak miał budować drogi na Ukrainie, a jedyne co budował to zasobność swojego portfela. To rzeczywiście udało mu się zbudować bardzo mocno. No ale nie będzie CBA, wie pan, nie będzie afer, ludzie będą spokojni, będą żyli w szczęśliwym kraju, gdzie nie ma korupcji, bo nikt na tropy tej korupcji nie będzie wpadał. To może też i dobrze. Nie będziemy wiedzieli o niczym złym, co się wokół nas dzieje. Jeszcze jeden temat. Prezydent Andrzej Duda wetuje ustawę dotyczącą nowelizacji prawa farmaceutycznego, czyli nie zgadza się na to, żeby tabletka dzień po była dostępna bez recepty dla dzieci od 15 roku życia. Pan prezydent jak zapowiedział, tak zrobił, ale pani minister zdrowia, pani Leszczyna ma pomysł. Pan prezydent się nie zgadza, ale ta tabletka i tak będzie dostępna od 1 maja. Pani minister zdrowia twierdzi, że wystarczy zwykłe rozporządzenie i na mocy rozporządzenia dzieci będą mogły jak landrynki kupować tabletki dzień po. To po co była ta ustawa? To jest moje pytanie. Po co była im ustawa, jeżeli teraz twierdzą, że ustawy nie trzeba, że oni rozporządzeniem wprowadzą takie zmiany? Bo taka jest ta władza. Ta władza nie potrzebuje żadnych ustaw, jeżeli coś będzie nie po jej myśli, jeżeli będzie to niezgodne z prawem. Oni i tak, jak to powiedział Donald Tusk, będą to wszystko kontynuować na takiej zasadzie prawo, jak my je rozumiemy. Ale wracając do samej istoty, no obrzydliwość. Rzeczywiście, jeżeli w dzisiejszych czasach, i słusznie, młode osoby nie mogą kupić alkoholu, jeżeli nie mają 18 roku życia. Za chwilę nie mogą kupić papierosów. Za chwilę mam nadzieję, że nie będą mogli kupić energetyków, o co też wnioskują przecież służba zdrowia, lekarze, fachowcy. I teraz dajemy możliwość, żeby dziewczynki, dzieci mogły bez wiedzy rodziców dokonywać takich rzeczy. To jest droga na skróty, to jest droga donikąd, to jest traktowanie bardzo instrumentalnie młodych dziewczynek, przyszłych kobiet, przyszłych polskich matek. Jeżeli na coś takiego się pozwala i jeszcze coś takiego, bo słyszałem, że dzisiaj chyba Szymon Hołownia gdzieś tam napisał, że taki oto jest prezent Andrzeja Dudy na świętej Wielkiej Nocy. Zwróćmy uwagę, jaka jest istota świąt Wielkiej Nocy. To jest zmartwychwstanie. To Chrystus po prostu odkupuje się za nasze grzechy, między innymi za te grzechy, które w tej chwili ci ludzie proponują wprowadzić do polskiego systemu prawnego, systemu zdrowotnego, czy raczej niezdrowotnego. Ci ludzie się powinni wstydzić, że w ogóle takie rzeczy mają w swoim programie wyborczym i uważałem, że za coś niesamowicie istotnego, potrzebnego, koniecznego. Absolutna obrzydliwość. Bardzo panu dziękuję. Pan poseł Piotr Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość. Życzę panu spokojnych, zdrowych świąt, a państwu życzę szczególnie dzisiaj, w tym dniu, czasu na kontemplację tego, co niosą ze sobą święta Wielkiej Nocy. Bardzo dziękuję, Miłosz Kłeczek. My widzimy się we wtorek, w przyszłym tygodniu o godzinie 18:20. Spokojnych, zdrowych świąt i do zobaczenia.